Skład Rady Miasta czy Rady Powiatu Stalowowolskiego jest silnie naznaczony męską dominacją. W gronie radnych niewiele jest kobiet. Nie pomogła nawet zasada parytetu brana pod uwagę przy układaniu list. W tegorocznych wyborach samorządowych po raz pierwszy pojawił się wymóg, że na listach wyborczych ma znaleźć się co najmniej 35% kobiet. Był on dla niektórych partii dość kłopotliwy, bo niełatwo jest znaleźć panie, które chciałyby wystartować w wyborach i zająć się polityką. W Polsce wciąż to domena męska. Patrząc na skład Rady Powiatu Stalowowolskiego w kadencji 2010-2014 można zauważyć, że znalazły się w nim tylko 3 kobiety na 23 radnych, a były to Monika Dziuba, Greta Skrzypek oraz Grażyna Janik. 16 listopada wyborcy zdecydowali, że w nowym składzie Rady Powiatu znajdą się również jak poprzednio 3 panie, tym razem są to Leokadia Gugała, Grażyna Janik oraz Monika Dziuba. Ta ostatnia ubiegała się też o fotel wójta gminy Pysznica, ale przegrała. Oczywiście z mężczyzną. Jak się okazało, mimo tego, że na listach wyborczych pojawiło się wiele nazwisk płci pięknej, to nie przedłożyło się to na wyniki wyborów. Rozmawialiśmy z radnymi Grażyną Janik i Leokadią Gugałą na temat tego, jak czują się w Radzie zdominowanej przez mężczyzn. Nie, chyba nie zwracam na to uwagi. Szczerze. Że nie jest to jakaś nadzwyczajna sytuacja, nie wymagam jakiegoś specjalnego traktowania, że jestem kobietą. Nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym, ale nigdy nie czułam się bardzo samotna. Ale myślę, że powiem o tym może po roku kadencji, to powiem jak się czuję i czy jest mi trudno. Na razie jestem pełna optymizmu i nie oczekuję specjalnego traktowania. To jest po prostu praca dla ludzi, dla mieszkańców, dla powiatu. To jest dopiero druga sesja, więc tak wdrażam się w to wszystko. Nie czujemy się dyskryminowane, nie. Z szacunkiem panowie do nas podchodzą. Jeśli spojrzymy poza nasz region, przekonamy się, że panie zajmują wiele ważnych stanowisk politycznych. Świadczyć chociażby o tym może fakt, że funkcję wojewody Podkarpacia sprawuje Małgorzata Chomycz-Śmigielska. Kolejny raz warszawiacy wybrali na prezydenta stolicy Hannę Gronkiewicz-Walc, zaś premierem Rady Ministrów od 3 miesięcy jest Ewa Kopacz. Zapytaliśmy nasze rozmówczynie o opinię w sprawie kobiet polityków. Czy kobiety nadają się do tego, by decydować w sprawach ważnych dla kraju i swoich środowisk? Tak, tak, dlatego że ja uważam, że polityka to rzeczywistość, a rzeczywistością trzeba się interesować. W mniejszym i większym stopniu są ludzie, którzy zostają radnymi, więc tą polityką się po prostu zajmują. I to jest dla mnie też ważne. Nie wiem, nie byłabym radną i podejrzewam, że też polityką bym się zajmowała. Zawsze tak było i tak jest. Myślę, że jak ktoś chce coś dobrze zrobić dla społeczeństwa, to się nadaje. Wracając na nasz lokalny grunt, warto też przyjrzeć się składowi Rady Miejskiej, który nieco mniej zdominowany jest przez mężczyzn. W kadencji 2010-2014 w Radzie zasiadały Maria Chojnacka, Joanna Grobel-Proszowska, Małgorzata Ignarska, Jadwiga Jankiewicz, Elżbieta Komsa, Ewa Kosak oraz Maria Rechorowska. W obecnej kadencji będzie nas reprezentować mniej kobiet, dokładnie o jedną mniej. Do Rady Miejskiej weszły Ewa Sekulska, Maria Chojnacka, Agata Krzek, Elżbieta Kulpa, Elżbieta Nowak-Szpunar, Urszula Serafin-Bąk. Warte podkreślenia jest to, że po raz pierwszy w historii miasta stanowisko wiceprzewodniczącej objęła kobieta, Ewa Sekulska.